Organizacje paramilitarne w Polsce rosną w siłę. Poza armią szkoli się już około 10 tysięcy osób. Jednak, jak piszemy w Rzeczpospolitej, problemem jest dostęp do broni, która może być wykorzystywana w trakcie ćwiczeń. Co prawda w Polsce wydano około 200 tysięcy pozwoleń na broń, jednak w celach szkoleniowych tylko 149. Powodem są oczywiście restrykcyjne przepisy. Ostatnie wsparcie dla organizacji paramilitarnych obiecał MON. Objął patronatem federację takich stowarzyszeń i obiecał pomoc w czasie szkoleń. Jednak jeśli nie zmienią się przepisy w dostępie do broni, zamiar zwiększenia potencjału obronnego Polski skończy się fiaskiem.